Jako wierzący mamy Bogu zaufać, ale wiemy to, a zarazem nie jest to aż takie proste w każdym aspekcie życia. Dlatego, że jesteśmy zranieni nie w relacji z Panem Bogiem, ale w relacjach z ludźmi, nawet i od dzieciństwa. Nauczyciel zawiedzie, rodzic, rodzeństwo, przyjaciel, ktoś nas oszukał, kłamie, zawiedzie, nie dotrzyma tajemnicy, obietnicy. I z tymi zranieniami idziemy przez życie, i niekiedy jesteśmy podejrzliwi wobec Pana Boga. I dlatego pewnie Jezus przypomina: Ale ja nie przyszedłem Was potępić, ja przyszedłem Was zbawić. Więc chcemy przekraczać tę podejrzliwość, bo Bóg nie jest człowiekiem. On jest tym, który chce naszego dobra. No, nikt z miłości nie oddaje swojego życia i nie umiera na krzyżu. A to zrobił Jezus dla nas. Nie po to, żeby nas osądzić, ale żeby nas ocalić i zaprosić do domu Ojca.